Puls Biznesu. Do słuchania. LOT i Enterer skorzystały z pomocy państwa, ale Ryanair, który ma w Polsce dużą bazę i spółkę czarterową, nie. Teraz irlandzki przewoźnik zaskarża decyzję Komisji Europejskiej o wsparciu dla innych linii lotniczych i zapowiada taki krok wobec LOTu. Jak przeżyć bez pomocy państwa? Mówi Juliusz Komorek, członek zarządu Ryanaira. W wyniku restrykcji na początku kryzysu, na początku pandemii oraz spadku popytu w czasie pandemii na podróże generalnie, nasza liczba przewiezionych pasażerów spadła ze 150 milionów w roku przed COVID-em do 27,5 miliona w roku pomiędzy kwietniem zeszłego roku a marcem tego roku. Także spadek był ogromny. W wyniku tego spadku ruchu zysk netto, który odnotowaliśmy w roku przed pandemią w wysokości 1 miliarda euro, został zastąpiony stratą w wysokości 815 milionów euro, czyli praktycznie rzecz biorąc blisko miliarda euro straty w czasie pandemii. No my jednak jako firma byliśmy na ten kryzys dobrze przygotowani. Na początku pandemii mieliśmy rezerwy gotówkowe w wysokości połowy normalnych rocznych przychodów, czyli około 4 miliardów euro, i to pozwoliło nam przetrwać ten najtrudniejszy okres. W międzyczasie, końcem sierpnia, początkiem września zeszłego roku, przeprowadziliśmy emisję akcji na kwotę 400 milionów euro oraz sprzedaliśmy obligacje wtedy na kwotę 850 milionów euro, a teraz w maju tego roku na kolejne 1,2 miliarda euro. Zaciągnęliśmy też pożyczkę w wysokości 600 milionów funtów, także nasza sytuacja finansowa jest stabilna, co najmniej stabilna w tej chwili. Na koniec marca mieliśmy ponad 3 miliardy euro w gotówce i prawie 400 samolotów w pełnej własności, nieobciążonych żadnymi zapisami. Obecny rok obrotowy będzie dalej trudny, ale przewidujemy lepszy wynik niż w zeszłym roku. Ruch na poziomie 80 do 100 milionów pasażerów, pewnie bliżej tej niższej liczby, a wynik finansowy na pograniczu rentowności. Następny rok finansowy, czyli ten, który zacznie się w kwietniu 2022 roku, mamy nadzieję, że będzie już powrotem do normalności z czasów przed COVID-u. A kiedy będziecie musieli zacząć spłacać pożyczki, obligacje wykupywać? No teraz w czerwcu mamy termin spłaty obligacji wydanych 7 lat temu i to będzie 850 milionów euro. W tej chwili mamy nadwyżkę gotówki właśnie w przygotowaniu na ten termin spłaty i później następny termin jest w marcu przyszłego roku, to jest termin spłaty tej pożyczki angielskiej, tych 600 milionów funtów. No i później mamy mniej więcej raz na rok mamy spłatę obligacji rzędu paruset milionów euro, ale przy normalnym biznesie w zwykłym roku obrotowym to dla nas nie jest duże wyzwanie. A powiedz mi, jak uważasz, jak Ryanair poradził sobie z tym kryzysem w porównaniu z innymi liniami? No, kryzys pokazał, że większość narodowych przewoźników w Europie w ogóle nie była na tego typu wyzwanie przygotowana. Ostatnie lata przed COVID-em to przecież był okres gwałtownych wzrostów, nawet u przewoźników bez zaplecza finansowego. No dobry przykład mamy w Polsce. To było takie budowanie zamków na lodzie i skończyło się de facto bankructwem zdecydowanej większości przewoźników w Europie. Jako podatnicy europejscy wszyscy wspólnie wydaliśmy na to, na ratowanie tych przewoźników ponad 30 miliardów euro, co jest kwotą zawrotną. Nikt nigdy nie przewidywał, że tak dużo będzie nas to kosztowało. Natomiast linie, które mocno stąpały po ziemi przed pandemią, poradziły sobie z wyzwaniami kryzysu bez pomocy państwa. I w tej grupie jest Ryanair, jest też EasyJet, czyli dwóch największych przewoźników niskokosztowych. No właśnie, wam się ta pomoc publiczna udzielana przewoźnikom narodowym bardzo nie podoba. Zaskarżyliście ponad 20 takich właśnie programów pomocy publicznej i nawet w trzech przypadkach już macie sukcesy, czyli pomoc dla TAP, KLM, część pomocy dla KLM i Condora. I schodzą słuchy, że Ryanair zamierza również zaskarżyć pomoc publiczną dla LOTu.
Tak, my patrzymy na to w następujący sposób. Pandemia dotknęła wszystkich przewoźników porówno, w ten sam sposób. Czyli pomoc dla sektora powinna być planowana na zasadach nie tylko transparentności, ale też niedyskryminacji, w zgodzie z wymogami traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jak wiemy, stało się jednak zupełnie inaczej. Z naszego punktu widzenia to, co miało miejsce, to było de facto sięgnięcie po podręczniki transportu lotniczego z lat 40. zeszłego wieku, gdzie przewoźnicy byli de facto częściami państw. I władze w stolicach europejskich zdecydowały przyznać pomoc publiczną tym swoim dawnym państwowym przewoźnikom, zapominając o tym, że zdecydowana większość z nich w międzyczasie została sprywatyzowana oraz o tym, że od lat 90. XX wieku w Europie trwa proces liberalizacji rynku lotniczego. Jak wiemy, na przykład w Polsce największym przewoźnikiem jest Ryanair, a dawny narodowy przewoźnik LOT jest tylko niewiele większy niż Wizz, przewoźnik węgierski. Także w celu ratowania wolnej konkurencji my uznaliśmy, doszliśmy do wniosku, że to był niemalże nasz obowiązek, żeby tego typu decyzje państw członkowskich Unii Europejskiej zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. I tak jak wspomniałaś, tych spraw jest już ponad 20. Mieliśmy rzeczywiście pozytywne wyroki w trzech sprawach, jedną w środę 9 czerwca dotyczącą przewoźnika niemieckiego Condor, który otrzymał 550 milionów euro. I to jest też ciekawa sprawa, bo Condor to przecież pamiętamy jest przewoźnik, który został w pewnym momencie wstępnie zakupiony przez LOT. LOT później się z tej transakcji wycofał. I z tego, co wiem w tej chwili, po decyzji sądu, wygląda na to, że Komisja Europejska nie zastanowiła się dogłębnie nad tym, gdzie kończy się pomoc covidowa, a gdzie zaczyna się pomoc, która była niezbędna z uwagi na to, że Condor był w trudnej sytuacji finansowej już wcześniej. No i sąd poprosił Komisję Europejską, żeby jeszcze raz się nad tym zastanowiła. Jeśli chodzi o pomoc publiczną dla LOT-u, no to jest też sprawa, która znajdzie się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta decyzja została podjęta przez Komisję Europejską, aprobata tej pomocy została wydana w grudniu zeszłego roku, ale decyzja została opublikowana dopiero w marcu. Także termin na apelację upływa początkiem lipca i my w tej chwili nad tą apelacją pracujemy. Tu mamy do czynienia z kwotą prawie 3 miliardów złotych. No i taka prosta matematyka wskazuje na to, że to jest około 75 zł na osobę w Polsce, a na taką czteroosobową, standardową rodzinę to jest 300 zł. Także uważam, że to jest dość wysoka cena za to, żeby uratować no, w pewnym sensie taką niegospodarność, takie budowanie tych zamków na lodzie w ostatnich latach. Nieuzasadniony, niczym nieuzasadniony i niepodparty gwałtowny rozwój. No tej sprawie tutaj będziemy się na pewno przyglądać, zobaczymy jakie będą efekty waszej skargi. A powiedz mi, jak widzisz przyszłość latania? Czy myślisz, że ludzie wrócą do takiej liczby lotów, jak to było w 2019? A jeśli tak, to kiedy? Ja rozróżniłbym tutaj pewne segmenty tego rynku. Na pewno jeśli chodzi o ruch dalekodystansowy, a zwłaszcza ruch biznesowy na trasach tych dalekich, to wydaje mi się, że większość ekspertów słusznie twierdzi, że ten ruch nie wróci do poziomów przedcovidowych przez najbliższych 5, może nawet więcej lat. Natomiast jeśli chodzi o ruch wewnątrzeuropejski, ruch mniejszego biznesu, gdzie Ryanair jest bardzo silny, o ruch turystyczny, o studentów, o odwiedzające się rodziny, o ruch tak zwany emigracyjny, naszym zdaniem ten ruch może wrócić do poziomu przedcovidowego w okresie około 2 lat. My w tym roku, jak wspomniałem, przewidujemy ruch na poziomie 80 do 100 milionów pasażerów i to możemy porównać z liczbą 150 milionów przed COVID-em, czyli przewidujemy no, około 2/3 tego ruchu przedcovidowego, więc dajemy sobie 2 lata na dojście z powrotem do liczby 150 milionów. A czy twoim zdaniem latanie jest bezpieczne? Czy tak naprawdę będzie bezpieczne dopiero jak właśnie wszyscy będziemy podwójnie zaszczepieni i nie będzie żadnej mutacji, z którą szczepionka sobie nie radzi? Latanie jest absolutnie bezpieczne. Latanie w tej chwili odbywa się w zgodzie z wytycznymi agencji, które specjalizują się w bezpieczeństwie lotnictwa. Mamy Agencję Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego. Mamy też Europejskie Centrum do spraw zapobiegania i kontroli chorób. I wytyczne tych dwóch agencji pozwalają przewoźnikom i portom lotniczym organizować przewóz pasażerów w taki sposób,
aby on odbywał się bezpiecznie. Myślę, że należy liczyć się z tym, że maseczki oraz dystans fizyczny czy dystans społeczny na lotniskach będą odgrywały dużą rolę w transporcie lotniczym jeszcze przez wiele miesięcy. A jak można zachować dystans, jak się stoi w kolejce do boardingu? No, mamy maseczki, gdzie tylko jest to możliwe, dystans nawet w kolejce do boardingu jest zapewniany przez załogę lotniskową. No myślę, że dużą rolę jednak odgrywają maseczki. Pamiętajmy też o tym certyfikacie covidowym, który wydaje mi się, że będzie dość rewolucyjną sprawą. Coraz większa część populacji w Europie jest już zaszczepiona i pamiętajmy, że po dwóch dawkach szczepionek będzie można otrzymać ten tak zwany certyfikat covidowy, który no, nie będzie niezbędny do latania, ale będzie jednak sprawiał, że będziemy czuli się trochę pewniej. Czym więcej ludzi będzie w ten certyfikat wyposażonych, tym wydaje mi się, będziemy się czuli pewni. Oby tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Juliusz Komorek, członek zarządu Ryanaira. Dziękuję uprzejmie.